czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro. Siema, na godzinie latamy. Tam to 07. Pamiętasz ten moc, jak wtedy tata jeździł quadem? Jeszcze zapamiętał, jak bokiem się lata. Dzisiejszego dnia nie mogłem się doczekać. Co? Nie mogłem się doczekać dzisiejszego dnia. O. No dobra, motocyklu nie mam, ale nawet quadem fajnie się jeździ. No, jedziemy. Ta drogę odkrył. No nie było. Siema. Jedzie 180. Są jakieś, nie wiem, dziury. Ale dziury. No. Ale ta godzina się zmieniła. Coś. Chyba bądźka. Dobra. Nagrywam mi? Jedzie dziadek. Teraz robię. Dziadek pojechał. Tata się męczy z quadem. No czy męczy? Męczy się z górą. Raptor. Nie, razem uważaj, nie? Raptor, nowa generacja. CP500 nie ma. Jadę się Raptora. Zobaczymy, jak to jeździ. Górek nie będę robił dzisiaj na spokojnie. Pierwsza jazda nowym sprzętem po powrocie z wygnania. Tomek, jedynka na dół, reszta do góry. Gazem ostrożnie. Gada pięknie. Ale to chodzi. No. O kurde. Jest tu delikatnie gazu. O Boże, tu delikatnie gazu już dupą mu zarzuca. O, tu strach odkręcić tu gaz. Tu strach gaz odkręcić. Ale jest jakoś tak wszystko większe jest, kurde, od cebuli. Ale to nie wiem. Na razie tylko dwa jeżdżą. Pięknie chodzi. No muszę wam powiedzieć, że kurde, zupełnie inna jazda niż z cebulą. Kuba jedzie, go przepuszczę. Tak inaczej się siedzi. Ale mega jest. No? A zupełnie? To już popsułeś? Nie, nic nie popsułem. Enduro to ma największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro, jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro.